jest fajne miejsce, dlatego że tutaj mieszkają fajni ludzie, którzy mają swoje różne trudne historie, natomiast to, co ich łączy, to to, że wyszli z tych trudnych historii o własnych siłach, postarali się, żeby ich życie wyglądało dobrze i dlatego tutaj zamieszkali. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć i bliżej poznać mieszkańców tego pionierskiego budynku w Polsce. I dzisiaj takie spotkanie noworoczne. Popytam się, jak się budynek sprawuje. Czy naprawdę jest tu miło, sympatycznie mieszkać? Czy już są zaczątki wspólnoty? Mamy za sobą już wieczór wigilijny, gdzie przyszło całkiem sporo mieszkańców. Cała wigilia była urządzona właśnie przez mieszkańców. Polecam ciasta i inne przysmaki. Część z tego, co tutaj jest przygotowane, to też sami ludzie upiekli.